Hej, hej, hej. Witam się z wami recenzją książki Tomek i Opelele. Jest to Droga Smoka. Autorstwa Błażeja Kronika. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Zysk Iska, a premiera była 25 21 maj 2024. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja po prostu uwielbiam książki o magii, o czarach, bo one pokazują, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. I tak naprawdę, gdyby tylko dorosły pragnął w to uwierzyć, to sam by zobaczył, że jedynym ograniczeniem jesteśmy sami dla siebie. Wiecie, głównym bohaterem książki jest młody chłopiec imieniem Tomek. W tle historia dotyczy również jego rodziny, gdyż no, jego tata jest bardzo chory i muszą znaleźć inne miejsce zamieszkania. Oglądając jeden z domów, Tomek nagle się bardzo dziwi, bo spotyka go coś dziwnego. Czas nagle staje w miejscu i pojawia się postać, która proponuje mu pewien układ. Oczywiście w tajemnicy przed wszystkimi. Jeśli zasłuży na zaufanie i przejdzie różne próby, to może wyleczyć swojego tatę. Wiecie, następnie wszystko znika, pozostawiając chłopca o niemiałego z wrażenia. No dom, który rodzice oglądają, zaczyna zwolna pokazywać, że jednak jest cały magiczny. Przez jakiś czas nurtują go takie trochę dziwne wydarzenia, jednak jednego jest pewien, zrobi wszystko, co tylko jest możliwe na świecie, żeby jego tata nie umarł. Wiecie, po pewnym czasie decydują się w nim zamieszkać, w tym dziwnym domu, i od tej pory, no, tych co najmniej niesamowitych rzeczy jest coraz więcej. No, powiem wam, że zanim właściciela natura ma dla nas ogrom tajemnic do odkrycia, tylko my sami musimy chcieć je właśnie odkrywać. Ile zatem prób musi przejść chłopiec, żeby zasłużyć na nagrodę? Czy naprawdę jest w stanie zrobić dosłownie wszystko? No, i czy młody rozum w ogóle wie, co to oznacza tajemnica? W końcu gra o bardzo wysoką nagrodę, życie swojego ukochanego Taty. Słuchajcie, według mnie to przecudowna opowieść o miłości, o cudach, poświęceniu i białej magii. Wciąga naprawdę od samego początku i w ogóle nie daje o sobie zapomnieć. Pomimo tego, że jest dla młodszego czytelnika. To jednak może przeczytać ją każdy, gdyż zawiera bardzo dużo wartości, których, no powiem Wam, że raczej każda książka nie posiada. Dodatkowo, rozdziały są tutaj krótkie, mamy osobno zatytułowane, jak widzicie, i są pięknie zdobione, no nie idzie tego tutaj pominąć. Druk jest średniej wielkości. Dajcie się zatem wciągnąć do świata, w którym możliwe jest to, co sami potrafimy sobie wyobrazić. Według mnie książka naprawdę po prostu prześliczna. Zobaczcie, ten druk się po prostu fantastycznie czyta. Gorąco polecam, a ja zrazu wam jeden sekret: to jest dopiero część pierwsza. Więc niby mamy zakończenie, ale jednocześnie też go nie ma. Więc wyczekujmy następnych części, bo powiem Wam, że naprawdę warto. Kocham książki z przesłaniami, z wielkimi mądrościami i cóż, że jest nam nieco fantastyki. No przecież. Kiedyś my też wierzyliśmy we wszystko. Bardzo, bardzo Wam polecam, i żegnam się z Wami. Pa 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 pa.